Słuchacie Radia Afera, właśnie trwa audycja Prosto z kadru, program o komiksach, audycja dla tych, którzy chcą poznać coś fajnego i właśnie coś najfajniejszego, najciekawszego zostawiłem na sam koniec. Tutaj kieruję, niech nadstawią uszy ci, którzy słuchają nas po raz pierwszy, którzy nie czytają na co dzień komiksów, ponieważ będzie pozycja, którą powinno się zainteresować wielu, wielu ludzi. Mowa tutaj o komiksie Strefa Gazy z wydawnictwa Team of Comics. Autorem jest Joe Sacco. Na początku o tym autorze, ponieważ on jest znany na świecie jako autor komiksów reportażowych. Czym są komiksy reportażowe? Otóż jedzie, robi reportaż, ale nie nagrywa tego telefonem komórkowym, nie wrzuca na YouTube'a, nie pisze tego i nie wrzuca, nie pisze tego do żadnej gazety, tylko jedzie na dane miejsce, przeprowadza wywiady, rozmawia z ludźmi, po czym rysuje to wszystko, przedstawia w formie komiksu. W formie nie byle jakiego komiksu, mnóstwo szczegółów, ale o tym za chwileczkę. Na początku jeszcze o nagrodach, ponieważ autentycznie obok tego twórcy nie możecie przejść obojętnie, ponieważ Joe Sacco jest jednym z czołowych światowych rysowników komiksów. Jest nazywany często twórcą komiksu wojenno-reportażowego. No i na swoim koncie ma komiks chociażby Palestyna, za którą otrzymał nagrodę American Book Award. Komiks Strefa Bezpieczeństwa Gorażdę, za którą zdobył nagrodę Eisnera. To jest taki Oscar, tylko że komiksowy. Najbardziej prestiżowa nagroda w Stanach Zjednoczonych za komiks. Oraz za tą Strefę Bezpieczeństwa Gorażdę dostał, ten komiks został uznany za ważną książkę Notable Book przez New York Times oraz jako najlepszy komiks 2000 roku przez magazyn Time. No jego książki, jego komiksy w zasadzie wydano w 14 językach. I w Polsce, na rynku polskim, można zdobyć właśnie jego komiks Strefa Bezpieczeństwa Gorażdę, Palestynę, polski, znaczy Droga na Molo Vegan. On został wydany jako darmowy komiks z okazji Polskiego Dnia Darmowego Komiksu i na końcu ostatni, najnowszy jego komiks, czyli Strefa Gazy, Przypisy, wydawnictwo Team of Comics. No to przejdźmy do omówienia tej grubej księgi. Już wiemy, gdzie akcja toczy się. W strefie gazy. Przed chwilą mówiłem o komiksie Najlepsi Wrogowie, gdzie mamy historię konfliktów na Bliskim Wschodzie od 1953 do 1984 roku. Między innymi mamy tutaj wspomniane wątki, które są bardzo, bardzo dobrze rozwinięte w komiksie Strefa Gazy. Tak jak tutaj w komiksie Najlepsi Wrogowie mamy to raptem to są trzy jakieś strony. Tutaj tych stron mamy, no słuchajcie, żeby wam nie skłamać, ponad 400. Plus przypisy oczywiście. Na końcu jest wywiad, mamy opisy, mamy właśnie jeszcze informacje w formie tekstu, informację uzupełniającą. I na początku mamy również oczywiście wstęp, z którego dowiadujemy się, że cała historia Joe Sacco z Strefą Gazy rozpoczęła się na początku XXI wieku, mianowicie w 2001 roku, gdzie on przyjechał do tej Strefy Gazy i cel miał taki, żeby opisać wydarzenia, które miały miejsce w roku 56 w Saint-Junis oraz w mieście Rafah, ponieważ go poirytowało, jak sam tutaj przyznaję, że w archiwach ONZ jest tylko wzmianka o tym, że było tam 275 ofiar śmiertelnych. I on przyjeżdża, żeby zrobić właśnie reportaż o Saint-Junis, ale na miejscu okazuje się, że jest jeszcze miasto Rafah, które mieści się na granicy Strefy Gazy. No więc przyjeżdża i robi rozmowy, spotyka różnych ludzi. Na początku mamy wspomnienia różnych bojowników, partyzantów, żołnierzy armii palestyńskiej, między innymi Chalida, który cały czas przenosi się z miejsca na miejsce, ponieważ jest poszukiwany przez wojska izraelskie. Mamy takie historie autentyczne, w jaki sposób patrolowano granice Strefy Gazy, ponieważ nie na samym początku nie było tam żadnego muru. W ogóle
genialnie rozpoczyna się też komiks, ponieważ Josako przedstawia, unaocznia nam, w jaki sposób wyglądały początki życia w Strefie Gazy, że ta ludność palestyńska została tam wypędzona na pustynię. Słuchajcie, ja wam to tylko teraz mówię, wy sobie wyobrażacie, no, byli na pustyni, tam zaczęli budować domy i tak dalej. Ale tutaj mamy to wszystko narysowane i pokazane, że to tak nie było hop-siup, że na początku mieszkali w ziemiankach, w szałasach, potem przyjeżdżała pierwsza pomoc, mieli jakieś koce, zaczęli budować swoje pierwsze jakieś domy, takie prowizoryczne, byli strasznie ściśnięci. W jednym takim domu mieszkało no, od paru do parunastu nawet ludzi, była wielka ciasnota, jak w jakiejś klatce, w jakiejś celi, musieli, wiecie, mieć kuchnię, sypialnię, salon i ubikację w jednym pomieszczeniu tak naprawdę, w którym mieszkało mnóstwo ludzi. W ten sposób krok po kroku wybudowali sobie całe osiedla, które zamieniły się później w miasta. I to mnie już na początku, przyznam, że tak powiem o pewnych swoich emocjach, ale to już na początku świetny pomysł, żeby zobrazować to. Bo zawsze tak jest, się mówi, że byli wypędzeni na pustynię, zaczęli budować, ale jak to wyglądało? Josako tutaj przedstawił to w sposób graficzny i już od początku właśnie ta lektura nabiera na wartości. Dalej są wywiady właśnie z wojownikami, którzy pamiętają po prostu tamte czasy, jakie były relacje z Izraelem. O tych relacjach, przypominam, można przeczytać chociażby w tej serii komiksów Najlepsi Wrogowie z wydawnictwa Kultura Gniewu. W każdym razie, wiecie, bo te dwa komiksy się świetnie uzupełniają, dlatego ja tak podkreślam, jeden i drugi. I dalej przechodzimy, już mamy, znajduję ludzi, którzy pamiętają właśnie czasy 56 roku w ten San Junis. I mamy opisane faktycznie, przedstawione w graficzny sposób, on rysuje, jakbyśmy tam byli, co tak naprawdę się stało, że w jaki sposób ci ludzie byli traktowani. W jaki sposób doszło do tych zabójstw, do tych morderstw, jakie były właśnie relacje wojsk izraelskich z ludnością palestyńską. Ale to jest tak naprawdę tylko początek do całej historii, która skupia się, znaczy uderzającej, mrocznej, strasznej historii, która działa się w Rafah. I to jest faktycznie jakby takie przemyślenie człowiek ma po lekturze tego komiksu, ponieważ jeśli on mówi prawdę, że w archiwum ONZ była tylko wzmianka, że w tym całym Rafah zginęło tyle i tyle, koniec, to zrobił naprawdę świetną robotę, że jakby stworzył ten komiks, że ludzie teraz wiedzą i jakby nie zapomną tych właśnie poległej ludności cywilnej, bo o niej jest tak naprawdę mowa, że wojsko izraelskie poinformowało, że tam doszło do jakichś tam, no oczywiście to powiedzieli w inny sposób, nie do końca mówiąc całą prawdę, i że szukali tylko żołnierzy palestyńskich, ale jednak cała ta wrogość skupiła się na niewinnej ludności cywilnej. No więc mam tak, ja sobie wynotowałem, żeby nie zapomnieć, bo chciałem wam powiedzieć jak najwięcej z jednej strony, żeby zainteresować was, żebyście naprawdę wzięli ten komiks do ręki. Z drugiej strony nie mogę zdradzić tych najlepszych wątków, tych najciekawszych, najfajniejszych, żebyście po prostu poczuli to po raz pierwszy czytając właśnie komiks Strefa Gazy. W każdym razie mamy historię różnych partyzantów, ludzi, którzy pamiętają relacje na granicy Strefy Gaza. Mamy właśnie historię, co się stało w San Junis. No i mamy właśnie, co też stało się w Rafah. I tutaj no, w Rafah działy się naprawdę okrutne, straszne rzeczy. I oni tutaj mieli też cały czas historia w tym komiksie dzieje się równolegle na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mamy te wspomnienia różnych ludzi, które się uzupełniają nawzajem o różne drobiazgi, ciekawostki. Wszyscy są oczywiście wymienieni, zmieniają nazwiska, chyba że nie chcieli, ponieważ ze strachu przed Izraelem i żołnierzami izraelskimi. No ja tak, wiecie, podkreślam, no bo to jest jak
jakby z punktu widzenia Palestyńczyków. To nie jest tak, że jakby Joe Sacco gloryfikuje czy wartościuje. Nie, on po prostu przedstawia wspomnienia, stara się przedstawić fakty. I akurat no, w tym wypadku ludobójstwa dopuścili się żołnierze z armii izraelskiej. To były konflikty wojskowe, to była polityka, to były sprawy z 56 roku. Jakby tutaj warto zaznaczyć, to jest reportaż komiksowy, on nie wartościuje, nie przedstawia, że ci zrobili dobrze, czy ci zrobili dobrze, przedstawia po prostu historię, to co się wydarzyło. To jest niezwykle istotne, ponieważ jestem świadom, że no to co ja mówię, takie niektóre ciekawostki, informacje troszeczkę wyrwane z poszczególnych stron tego grubego komiksu, to mogą być takie no dwuznaczne po prostu. W każdym razie przedstawiona jest problematyka, jaką ma Joe Sacco ze swoim tutaj pomocnikiem Abidem. Abid, który jest jego tutaj jakby przewodnikiem po strefie Gazy, po mieście Gaza, po mieście Rafah, po mieście Szanżunis. I tutaj muszą zweryfikować też, ponieważ niektóre wspomnienia niektórych ludzi się po prostu zacierają, są sprzeczne. Wiecie, akcja dzieje się 55 lat później. Niektórzy nie pamiętają, co się działo 55 lat wcześniej, ponieważ są już starymi ludźmi. Albo wtedy byli bardzo młodzi, albo, no wiecie, no czas jednak przez pryzmat czasu czas powoduje, że pewne rzeczy się zapomina. Niestety tych najstraszniejszych to zawsze gdzieś ta trauma pozostanie, więc jakby pod tym względem wiele rzeczy, to cierpienie odbiło takie piętno, że oni akurat to zapamiętali i pod tym względem mamy, jestem pewien, rzetelną pracę. Warto zaznaczyć również, że narracja jest niesamowita, ponieważ w tym Rafah działo się mnóstwo rzeczy i Joe Sacco powolutku, pomalutku odkrywa od tych takich niepozornych motywów, aż w końcu uderza nas, czytelników, tym, co się wydarzyło. I to robi naprawdę w umiejętny sposób, że jakby to, co najstraszniejsze, w taki sposób wyeksponował, że to uderza w nas, czytelników. Świetna narracja, świetnie opowiedział w ogóle całą tę historię. I na końcu jeszcze, to jest też super cenny wątek w tym komiksie, że narysował to z punktu widzenia osoby, jakbyśmy byli faktycznie w 56 roku w Rafah i nie wiemy, co się dzieje i jesteśmy jednym z uczestników właśnie tych całych no, smutnych wydarzeń, które odbyły się w tym mieście. Równocześnie no, śledzimy, widzimy, co się dzieje w strefie Gaza na początku XXI wieku, jakie są nastroje ludności. Przypominam, że to są początek konfliktu zbrojnego w Iraku i jakie właśnie są nastroje, w jaki sposób oni podchodzą do tego konfliktu. No to też jest rzecz z innego, inny punkt widzenia zupełnie niż chociażby nas, Polaków. My patrząc to na to z perspektywy z pewnej odległości postrzegaliśmy to zupełnie inaczej. Do nich docierają też inne informacje i to też jest również bardzo cenna część tego komiksu, że no, widzimy po prostu, jakie aktualne problemy zjadają ludność palestyńską, że jest to wyburzanie domów pod pretekstem szukania podkopów przy granicy strefy Gazy, no, że jest to oczywiście bieda, bezrobocie. Także no, komiks ogółem przytłaczający, a jeszcze bardziej przytłacza fenomenalna grafika Joe Sacco, który jest po prostu no, niesamowicie drobiazgowy, wszystkie detale, jak jest tłum rysowany ludzi, to mamy nawet tego w najdalszym kątku kadru narysowanego bardzo szczegółowo, olbrzymia ilość pracy, co nadaje po prostu powagi jeszcze większej temu komiksowi. Z jednej strony mamy poważną historię, szukanie prawdy sprzed 50, prawie, no już teraz, sprzed 60 paru laty, a z drugiej strony fenomenalna szata graficzna, dlatego uważam, że prace Joe Sacco, nie tylko Strefa Gazy, ale Palestyna i Strefa Bezpieczeństwa Gorażde, czyli komiksy Joe Sacco, powinny znaleźć się na waszych biblioteczkach, ponieważ są no niesamowicie wartościowe komiksy. Także przypominam jeszcze raz, Strefa Gazy, wydawnictwo Team of Comics.